Przed momentem zakończyło się spotkanie półfinału Pucharu Polski sezonu 2019-2020 między Krakowią a Legią Warszawa. Zapraszam do krótkiego komentarza na temat tego meczu. W poprzednim meczu ligowym Cracovia wygrała w Gdańsku z Lechią 3-0, natomiast Legia Warszawa przegrała w hitowym starciu z Lechem Poznań 1-2. Jeśli chodzi o wcześniejsze mecze pucharowe obu zespołów, Cracovia wygrała w Tychach z GKS-em 1-2, jeszcze było to przed pandemią, a Legia w poprzednim meczu pucharowym wygrała nie tak dawno z Miedzią Legnica 2-1 i mówiłem tu o tym meczu, gdzieś jest odnośnik. I co powiedzieć na starcie? Cracovia wygrała 3-0, Cracovia wygrała 3-0 w bardzo pewnym stylu. I powiem szczerze, wiedziałem, że to spotkanie będzie stało na takim poziomie i wiedziałem, że będzie mogło się gdzieś otrzeć o sensację. Przede wszystkim dlatego, że jest to Puchar Polski i tutaj nie ma znaczenia żadna przewaga punktowa. Tutaj się gra, wygrywasz, grasz dalej, przegrywasz, odpadasz. To jest zero-jedynkowo, więc to był pierwszy argument ku temu. Dwa, Cracovia grała u siebie, co znacznie powiększało jej szanse w tym meczu. Po trzecie, no zwycięstwo z Lechią 3-0, poza tym już wcześniej z Pogonią 2-1 i można było odnieść wrażenie, że Cracovia jest na tej fali wznoszącej i dzisiaj się to potwierdziło. Natomiast Legia w ostatnich meczach zawodzi. W dwóch ostatnich meczach Legia mogła już zdobyć Mistrzostwo Polski, z Piastem Gliwice nie udało się jej wygrać, tylko zremisowała, już sztafeta została gdzieś tam odroczona, z Lechem porażka. I jakby zauważyłem wśród komentatorów taką tendencję, że zaczęli mówić, że Legia odpuszcza sobie ligę tylko po to, żeby grać w pucharze. No to mamy dzisiaj odpowiedź. Legia po prostu tak gra. A według mnie zagrała też słabo z tego powodu, że między innymi nie wyszedł do końca podstawowy skład. Mieliśmy Slisza w środku, mieliśmy Cholewiaka, mieliśmy Hroššo, nie mieliśmy, mówię, Antolicia, nie mieliśmy Wszołka od początku, ale to Legii nie usprawiedliwia. Natomiast Cracovia, dzisiaj w Cracovii zmartwychwstania, no może nie zmartwychwstania, ale przebłysk swojego talentu pokazał Mateusz Wdowiak, który no chociażby przy golu na 3-0 po prostu to, co on zrobił, ja to policzyłem, tam była akcja, że on przebiegł całe boisko, ograł Stolarskiego jak dziecko i obliczyłem, że dotknął tą piłkę 7 razy przy tym golu, wydaje mi się. Tak, może się mylę, ale miał 7 kontaktów z piłką. Stolarski w ogóle... Paweł Stolarski wszedł... Gol padł w 82 minucie, a Paweł Stolarski wszedł na boisko minutę wcześniej. Zamienił Luísa Rochę, a Wdowiak po prostu grający od początku meczu Wdowiak, który biegał przez cały mecz, starał się, zapieprzał, ograł Pawła Stolarskiego jak niemowlę. Po prostu to, co się tam wydarzyło. W ogóle Wdowiak to jest zawodnik meczu. Cała Cracovia zagrała kozacko. Mieliśmy jedną sytuację, może Legii w pierwszej połowie. Luquinhas wyszedł sam na sam. Było kilka też strzałów z wolnych. No i może Legia też dużo grała piłką, ale nic z tego nie wychodziło. Natomiast Cracovia kontrowała. W 5 minucie gol Wdowiaka i drugi gol, 14 minuta, Helik podwyższa prowadzenie Cracovii 2-0 i musiałbym tutaj oczywiście powiedzieć, że dobrze zagrała drużyna Cracovii, natomiast tego gola zapisałbym jednak bramkarzowi Legii, Muzykowi, który wypluł piłkę praktycznie pod nogi Helika w dość nietrudnej sytuacji tak naprawdę. Od tamtego momentu w ogóle też muszę przyznać, że Wieteska zrobił się dość agresywny, głównie w pierwszej połowie i pod koniec drugiej. Aha, jeszcze w pierwszej połowie muszę zaznaczyć, że Gwilia oddał chyba największą liczbę niecelnych uderzeń w tym sezonie w połowie, bo próbował z dystansu i wszystko leciało w trybuny. Dobrze, pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2-0 dla Cracovii, co nie zwiastowało nic dobrego dla Legii w drugiej połowie, gdyż nie miała za bardzo argumentów i druga połowa dobitnie to pokazała. Bo mimo tego, że Legia tworzyła dużo tych sytuacji, grała kombinacyjnie, starała się, grała pod bramką Cracovii, to jednak ciągle biła głową w mur i nie była w stanie nic zrobić. Karbownik się starał, tam Gwilia, bardzo dobrze zagrał według mnie Luquinhas, który był bardzo aktywny. Ale no, czegoś brakowało, ta Cracovia się naprawdę dobrze ustawiła. Wyszedł im ten mecz. Dobrze, to spotkanie kończy się wynikiem 3-0. Jeśli miałbym coś powiedzieć, no to w Cracovii wyróżniłbym bardzo mocno przede wszystkim Wdowiaka, który zagrał chyba najlepszy mecz w tym sezonie. Ja pamiętam, że on zagrał bardzo dobry mecz w poprzednim, zresztą w tym sezonie, meczu z Legią Warszawa ligowym, też na stadionie Cracovii. Tam była porażka 1-2. Natomiast on tam zagrał dobrze. Na pewno w Cracovii dobrze zagrał... Kurde, w Cracovii praktycznie cały skład zagrał dobrze. Wyróżniłbym Lopeza, który widać był, że naprawdę się stara. Wyróżniłbym Pestkę, zagrał kozacko, tam przechwyty. I Pele van Amersfoort. Dlaczego? Dlatego, gdyż to, jak odbierał te piłki dzisiaj zawodnikom Legii w środku pola, to jest coś, co nie jest do końca widoczne, ale jeśli ktoś ma czujne oko, to to wychwycił. Naprawdę Pele dzisiaj tyle, ile on odbiorów zrobił. Nie wiem do końca ile, bo jeszcze tego nie sprawdzałem. Ale tak czystych, tak pewnych odbiorów dawno nie widziałem. W ogóle ten zawodnik kojarzył mi się głównie z grą ofensywną, a dzisiaj bardzo dobrze pokazał się z gry defensywnej. I kurczę, dobrze Râpă zagrał. W ogóle Hroššo, bramkarz Cracovii, również świetne zawody. Cały blok defensywny też zagrał w Cracovii świetnie. Ogólnie według mnie to był mecz sezonu pasów. I gdzieś odstawmy na drugi plan te wszystkie takie łatki, które się przykleiły do zespołu z Krakowa, że jest to dośrodkowia, że męczy bułę, że gra słabo, że gra wolno, nieciekawie dla oka. Dzisiaj to była zupełnie inna Cracovia. Ja nie wiem, czy Michał Probierz celowo odpuszczał niektóre mecze ligowe, czy żeby dzisiaj zagrać w ten sposób. Ale no, chwała mu za to. Ale też nie zabierajmy tego, że Legia grała w innym składzie, ale to też Legii nie usprawiedliwia, gdyż był to półfinał Pucharu Polski, czyli mecz, kurde, najważniejszy, jeden z najważniejszych w tym sezonie. A już na pewno w tym momencie, gdyż Legia tylko punktu jej brakuje do mistrzostwa, więc mogła rzucić wszystkie siły na ten mecz. W Legii Warszawa wyróżniłbym Luquinhasa. I wydaje mi się, że to jest wszystko. No, wyróżniłbym też innych zawodników, ale mówię, nie chcę wyróżniać tylko za aktywność i za bicie głową w mur. Wolałbym wyróżnić za jakość piłkarską, a dzisiaj jej nie było w Warszawie, gdyż przegrała Legia aż 0-3. Aha, i chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, że cudownie zapowiada się jutrzejsze spotkanie, drugie spotkanie półfinałowe Lecha z Lechią. Gdyż, no, patrząc na to, że w finale w Lublinie zagra Cracovia, która jest w zasięgu tak naprawdę obu zespołów z drugiego półfinału, i Lecha, i Lechii, mimo że oba te zespoły przegrały wszystkie dotąd mecze z Cracovią w tym sezonie ligowe, to jednak jest ona w zasięgu tych zespołów i na pewno... Z tą wiedzą, że Cracovia, a nie Legia będzie w finale, na pewno i Lech, i Lechia będą mocniej walczyć o to, żeby dostać się do finału, a już w ogóle sam fakt, że Lechia jest przecież obrońcą tytułu Pucharu Polski, dodaje ogromnej pikanterii. Ja najprawdopodobniej się wybiorę na ten mecz, więc nagram jakąś relację, taką z trybun. Zapraszam Was do tego. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Cześć.